Dzień dobry moi drodzy, witam Was z dzisiejszym pięknym wyzwaniem, czyli z wiosną autorstwa Alfonsa Muchy. To mój ulubiony secesyjny artysta, myślę, że również wielu z Was go uwielbia, nawet jestem tego pewien, po komentarzach i po spontanicznych reakcjach na dzisiejszy temat zajęć. Pokażę Wam, jak narysować, a później namalować farbami akrylowymi, ale cienką warstwą, tak naprawdę laserunkową, akwarelową wręcz, właśnie to dzieło. Będę dzisiaj używał, podobnie jak wczoraj, farb akrylowych Happy Color. To marka, która gości w ten weekend na naszych zajęciach. Bardzo dobre farby. Przede wszystkim cenię ich konsystencję oraz nasycenie kolorów. Umożliwiają właśnie świetnie cienkie laserunkowe malowanie przez swoją drobnoziarnistość i dobrą konsystencję. Kolory dobrze zachowują się po wyschnięciu farby, bardzo żywe i dobrze się mieszają. Farba dobrze schodzi z pędzla, to takie najważniejsze atuty. I właśnie to ta łatwość malowania, taka wręcz akwarelowa, bardzo mi się w nich podoba. Tubki 75 ml. Polecam serdecznie. A przy okazji zostawię kolory, które dzisiaj się przydadzą. Jeżeli będziecie mieszać kolory z podstawowych trzech, to oczywiście polecam karmin, żółty może być żółty cytrynowy oraz cyjan lub kobalt. Z tych trzech kolorów wymieszamy wszystko, co tutaj jest. A jeżeli macie dodatkowo odcienie takie jak siena palona, jak ugier, to również możemy ich użyć i bardzo nam pomogą w malowaniu. Farby Happy Color mają również kolory metaliczne. Dzisiaj będziemy używać ich głównie wieczorem do malowania pracy Gustawa Klimta, pocałunek obrazu Gustawa Klimta. Zacznijmy jednak od szkicu, bo obrazy Alfonsa Muchy to przede wszystkim misternie, fantastycznie narysowane dzieła. Króciutko zmierzymy sobie proporcje. Słuchajcie, dokładnie 2 kwadraty. Takie proporcje ma wiosna Alfonsa Muchy. Tak więc takie 2 kwadraty możecie sobie narysować na waszym papierze. Ja użyję do tego linijki. Chodzi o to, żeby sobie wyznaczyć kwadrat. Tak więc możecie śmiało na waszym papierze. Ja dzisiaj używam, to jeszcze jedna ważna informacja, papieru również Happy Color do akrylu. Wczoraj już go używaliśmy. Tak wygląda ten blok A4, 360 gram, bardzo dobry, gruby papier o gładkiej powierzchni. On nie ma żadnej, ma minimalną fakturę, to nie jest zupełnie gładka jak szkło powierzchnia, ale ma taką bardzo subtelną, miękką fakturę, która nie ingeruje specjalnie w to, co malujemy, co jest bardzo ważne. Tak więc przypuszczam, że macie zaklejony papier, tak jak ja, przyklejony do krawędzi. Więc możecie zmierzyć sobie, ile Wam zostało, tak, pomiędzy taśmą. Mi zostało 28 cm, więc ja wyznaczę sobie kwadrat 14 na 28 cm. Proponuję Wam teraz zmierzyć na spokojnie format, który Wy macie i od linijki zaznaczymy sobie odpowiedni prostokąt o właściwych proporcjach. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Wam. Widzę Wasze komentarze. W Tarnowskich Górach deszczowo, w Krakowie również deszczowo, zdecydowanie deszczowo. W ten niedzielny poranek. O, w Słupsku słońce, proszę, w Słupsku jest ładna pogoda. Chciałoby się uciec do Słupska teraz z Krakowa. Spokojnie naszkicujcie sobie proporcje. Ja w międzyczasie przykleję sobie gumeczką wydruk, żeby nie latał mi po całym stole. Tak jak wspominałem, zaznaczamy kwadrat i drugi kwadrat, prostokąt składający się z dwóch kwadratów. Takie są proporcje obrazu Wiosna Alfonsa Muchy. Teraz będzie widać lepiej całość. Możecie sobie od razu zaznaczyć połowę, to nam pomoże w rysowaniu, w przenoszeniu proporcji. Dzisiaj szkic zajmie troszkę czasu, aby był dokładny, bo wdzięk prac Alfonsa Muchy to właśnie cudowna, dopracowana i misterna linia. Podzielcie sobie zarówno w pionie, jak i w poziomie na połówki wasz format. Proponuję jeszcze na ćwiartki. Będzie łatwiej odnaleźć się w proporcjach. Mazowsze słoneczne. No proszę. Wymiary takie, jakie macie wymiary papieru. Chodzi o to, żeby skonstruować sobie na papierze dwa kwadraty. Prostokąt złożony z dwóch kwadratów. Ja proponuję 28×14, ponieważ na pewno ten format zmieści się na waszym papierze, nawet jeżeli macie przyklejony papier, tak jak ja. A łatwo dzielić 28 na pół. Tak więc 28×14. I każdą część jeszcze możecie podzielić na pół, tak żebyśmy dostali 8 kwadratów. Na tych kwadratach zaczniemy sobie już przenosić, przerysowywać oryginał. Żeby było szybciej, ja sobie naniosę jeszcze kilka punktów. Tak, Alfons Mucha stosował również ten podział w swojej pracy. Nieprzypadkowo składa się właśnie z 8 kwadratów. Tutaj oś postaci, właściwie linia jej balansu, przechodząca przez dokładnie środek stojącej stopy, to jest oś kompozycji. Tak więc nie bez przyczyny rysujemy sobie takie podziały. Oczywiście one ułatwiają przenoszenie pracy. One w ogóle uczą obserwowania proporcji, uczą myślenia na papierze na zasadzie góra-dół, prawo-lewo i takie punkty współrzędne położone na płaszczyźnie. Tak więc to jest bardzo przydatna metoda. A drugi powód, dla którego warto stosować takie właśnie podziały geometryczne, to to, że artyści prawie zawsze, zwłaszcza dawni artyści, stosowali geometrię w swoich obrazach i z reguły gdzieś pojawiało się nawiązanie do osi symetrii w pionie, w poziomie. Gdzieś pojawiało się nawiązanie do przekątnych. Gdybyśmy tu rozrysowywali przekątne, zaraz mogę sprawdzić na szybko, to przypuszczam, że też Alfons Mucha wykorzystywał przekątne. Tak, dokładnie ramię wiosny biegnie po przekątnej w drugą stronę. Na szybko, z ciekawości. Szukam jakiegoś punktu odniesienia. W drugą stronę trochę delikatniejszy. Może nie będę tu na siłę dorabiał teraz jakichś koncepcji, aczkolwiek środek postaci jest dokładnie w środku obrazu. Tak więc gdzieś te przekątne tutaj również istnieją. Dlatego zachęcam Was do traktowania na serio geometrycznych siatek w Waszych obrazach. One bardzo pomagają. Proszę spokojnie znaleźć linijkę, znaleźć ołówek. Podzielcie sobie papier i będziemy za chwileczkę zaczynać. Ja troszkę wyrównam kamerę, bo widzę, o teraz jest równiej. Widzę, że nie do końca była prostopadle ustawiona. Tak, teraz jest lepiej. Dobrze, myślę, że jest w porządku. Możemy zacząć rysowanie, na razie szkicowanie, a za chwilkę malowanie. Słuchajcie, pierwsze co sobie zaznaczymy to oś postaci. Ona bardzo nam pomoże. Możecie sobie zrobić linię łączącą połowę tej ćwiartki. I przechodzącą tutaj przez ten punkt. Po czym od razu dodamy lekkie wcięcie w talii, które tutaj właśnie wypada. Kolejna linia, którą możecie narysować, to będzie Kos łączący dokładnie środek obrazu z tym punktem. Zaraz sobie wyrzeźbimy z tego skosu resztę postaci. Właściwie możemy je narysować bardziej równoległe. Będzie to lepiej wyglądało i będzie Wam łatwiej zrozumieć, do czego zmierzam. Tak więc zróbcie sobie dwie równoległe linie w ten sposób. Teraz tak, aby zmieściło się w połowie tego górnego kwadratu, narysujemy sobie głowę, właściwie okrąg na początek. Taki okrąg, który prawie dojdzie do połowy. To są podstawy konstrukcji postaci, takie geometryczne na początek. Nie każdy tą metodę akurat lubi, natomiast ja ją pokazuję dlatego, że ona jest po prostu bardzo wygodna na początek. Niektórzy wolą od razu obserwować linię w detalach, ale łatwo wtedy o wpadkę, łatwo wtedy zgubić proporcje. Kiedy posługujemy się uproszczonymi formami, jest znacznie łatwiej. Teraz dodamy do naszego okręgu już lekkie wydłużenie, minimalne, to będzie broda. I tu troszeczkę możemy ściąć tą krawędź. Zaznaczając lekko policzek. Zaraz wrócimy do głowy. Teraz pójdziemy sobie niżej. Tak więc oś głowy, jak widzicie, ona jest pod takim kątem ułożona. To jest przeciwstawny kąt do skosu tułowia. Taki kontrapost. To poza oparta na tak zwanym kontrapoście. On jest trochę zmodyfikowany, bo ona się odchyla jeszcze bardziej niż w klasycznym kontrapoście, ale możemy o nim mówić. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Możemy śmiało dodać linię szyi. I teraz dodamy jeszcze jedną bardzo ważną linię, która zawsze się pojawia i polecam Wam zawsze ją rysować, czyli linię ramion. Zobaczcie ten skos, przenosimy go sobie i rysujemy. Tutaj ramię zaraz wyjdzie i jeszcze w ogóle tutaj troszeczkę wysuniemy, więc nie dziwcie się, że tak na razie mocno wydaje Wam się zgięte to miejsce. Pani Agata pisze, że gubiła się w takich kwadratach z reguły. Tak jak mówię, niektórzy rysują bardziej intuicyjnie i wolą metodę bez geometrii i jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast metoda geometryczna uczy nas tak naprawdę widzenia przestrzeni negatywowych. To, o czym pisze m.in. Betty Edwards w swojej świetnej książce o rysunku. Dodajmy sobie od razu skos jednego ramienia i drugiego. Ten łokieć tutaj wypada trochę poniżej i trochę obok połowy. Tak więc w tym miejscu. Tak więc dodaję dwa skosy. Oraz kolejny skos to będzie już przedramię i dłoń na wysokości twarzy. Tak więc tutaj gdzieś skończy się nasza dłoń, ale do dłoni zaraz dojdziemy. Na razie wystarczy, że przeniesiemy sobie skos i możecie zaznaczyć delikatne kształty przedramienia. Chwilka dla Was, aby spokojnie nadgonić ten etap, do którego doszliśmy. Troszeczkę skrócę tutaj ramię, bo teraz się zorientowałem, że wyszło odrobinę za długie. Tak więc już przenoszę. Warto wstać, właśnie jak się wstanie, z odległości popatrzy na rysunek, to wtedy wszystko dużo lepiej widać. Moi drodzy, od razu możemy zaznaczyć drugie przedramię, lewe. Na początek może być prostymi liniami, później dodamy sobie już precyzyjne łuki. Możecie zawsze zaczynać od uproszczonych, bardziej geometrycznych zarysów. Zwracajcie uwagę na podziały, na te współrzędne kwadratowe. Tutaj dużo się dzieje właśnie w pobliżu przecięcia i środka górnego kwadratu. Zajęcia na Dzień Dziecka? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że tak, że zdecydowanie takie zajęcia zrobimy. Pewnie Pola weźmie w nich udział. Tak więc coś wymyślimy. To już jutro. No w zasadzie tak, jutro będzie rano rysowanie komiksowej głowy w różnych położeniach, więc myślę, że temat dla najmłodszych jak najbardziej. Może właśnie jakiś dodatkowy live o 12:00, na przykład z udziałem Poli, właśnie głównie dla najmłodszych. Bardzo chętnie. Słuchajcie, teraz tak przez środek głowy mniej więcej spójrzcie sobie pionową linię w dół, bo to będzie linia biodra wiosny. Od razu znajdziemy właściwą szerokość tu z drugiej strony, ponieważ ten skos, który rysowaliśmy, on miał tylko za zadanie wyznaczyć nam skos tułowia, natomiast biodro kończy się wcześniej. I możemy sobie ten skos od razu zaznaczyć. On tak naprawdę powinien przejść . Możemy go na początek prostą linią narysować, będzie trochę łatwiej. Możecie go śmiało poprowadzić przez połowę. Już, szukam. Proszę chwileczkę cierpliwości. Już wyczyszczę tutaj sytuację. Zastanawiam się, jak Wam go najłatwiej podać, najlepiej. A może po prostu w ten sposób. O, tak zróbmy. Tak zróbmy, żeby on sobie doszedł tutaj dokładnie do połowy. O, tak właśnie. Cieszę się, Pani Małgorzato, że Pani pierwszy raz dzisiaj na żywo z nami. No, oczywiście, że będzie Łępicka, to odpowiedź na pytanie Pani Joanny. Dobrze, mam nadzieję, że już się udało Wam ten skos wyznaczyć. Zaznaczmy sobie teraz drugi skos, który pójdzie dokładnie od połowy i dojdzie tutaj do tej ćwiartki na dole. To będzie drugie udo. W każdym razie jego oś. Zaraz sobie tutaj wszystkie okrągłości i kształty dodamy. W 1/3 tego dolnego kwadratu powinna się skończyć stópka wiosny, właściwie jej palec. Tak jest, panie Tadeuszu, ma pan rację. Obaj panowie, Gustaw Klimt i Alfons Mucha, tworzą ten niezwykły nastrój w swych dziełach. Tak, i dekoracyjny, wszak to secesja. Właśnie. Dobrze, przenieśmy się już teraz do wykończenia detali nóg, żebyśmy zdążyli w 1,5 godziny, bo w godzinę to na pewno nie zdążymy, ale w 1,5 godziny uporać się z tym pięknym tematem. Dodajcie lekki łuk tutaj w udzie jednym i drugim. Stopa lewej nogi kończy się dokładnie w połowie kwadratu, a cała łydka mieści się w tak małej powierzchni. Już wam tą powierzchnię pokażę. Może tak narysujemy sobie jeszcze, ile tutaj przechodzi lewe kolano poza krawędź. A przechodzi bardzo niewiele. No i teraz właśnie niezwykły skrót perspektywiczny. Słuchajcie, cała ta łydka to jest elipsa, mała elipsa. Możecie sobie tą elipsę narysować i zapomnijcie o tym, że to jest łydka. Potraktujcie to jak bardzo abstrakcyjny kształt, formę elipsy. I stopę, którą polecam wam wrysować sobie w taki trójkąt. Ogólnie geometrycznie stopy warto traktować, wtedy łatwiej je narysować. Po czym dodajcie palce. Od razu sobie zrobimy drugą stopę oraz łydkę, którą mało widać, ale możemy się domyślać, gdzie ona jest. Ona zaczyna się na wysokości tej lewej. Tu możecie dodać lekkie wybrzuszenie. Oraz lekką wklęsłość, żebyśmy dostali przerwę między dwoma łydkami. A prawa stopa przechodzi odrobinę poza połowę. Już podkreślę to dla Was wyraźniej, tak nawet za mocno, ale po to, żebyście dobrze to widzieli. Zobaczcie, jak bardzo pomaga takie geometryczne potraktowanie stopy. Akurat w przypadku Alfonsa Muchy mocny kontur jest nawet wskazany, tak więc nie będzie nam na pewno tutaj przeszkadzał. Przy okazji zapraszam wszystkich chętnych oczywiście na dzisiejsze dodatkowe zajęcia, tak zwane rysowanie na spontanie o godzinie 12:30, ponieważ przewidywałem, że przedłuży nam się ta obecna transmisja, więc żeby spokojnie zdążyć jeszcze przygotować kawę oczywiście, bo to jest takie rysowanie na spontanie z filiżanką kawy o 12:30, to dlatego postanowiłem to 30 minut jeszcze dodać. Tak więc zapraszam wszystkich na rysowanie perspektywy. Bardzo prosto, przyjemnie podam metody, dzięki którym każdy będzie mógł perspektywę sobie łatwo narysować i opanować. Jak jesteśmy tutaj w tych dolnych rewirach, to żeby już mieć z głowy, słuchajcie, od razu naszkicujemy zarysy sukienki. Pięknej, pięknej sukienki wiosny. Ulotnej i delikatnej. Jak się nazywa taka tkanina, taka prawie przejrzysta? Może poproszę o pomoc, bo wypadło mi to słowo z głowy. Na pewno ktoś z Was ma na końcu języka to słowo. Tak, ale ciutka, przejrzysta tkanina. Trochę jak jedwab, ale nie do końca jedwab. Jest jeszcze jedna nazwa na ten rodzaj tkaniny. Być może muślin? Poproszę tutaj o pomoc. Słuchajcie, tkaninę również geometrycznie możecie sobie rozrysować na początku w ten sposób. Jeżeli chodzi o te detale zagięć, to proponuję już tutaj zrobić je po swojemu, spontanicznie, bo nie uda nam się każdego detalu wiernie przenieść. Potrzebowalibyśmy na to znacznie więcej czasu niż mamy. Tak więc ja proponuję tutaj szybką improwizację. Swobodną kreską secesyjną właśnie. Tiul, muślin. Tak, czyli dobrze, dziękuję bardzo, dobrze mi chodziło po głowie zatem. Tiul, tak, dziękuję. Tak więc taką właśnie tiulową, muślinową suknię wiosny możemy teraz naszkicować. Tu jest taka bardzo ładna linia, która biegnie zupełnie pionowo, praktycznie od góry. Ugina się leciutko na kolanie. To jest właśnie geniusz Alfonsa Muchy, jak on tkaniną potrafił podkreślić piękne, nie da się ukryć, kształty ciała modelek, które malował. I najczęściej była to Sarah Bernhardt. Aktorka. A właśnie, a propos aktorek i aktorów, zachęcam Was do udziału w konkursie na portret aktora lub aktorki. Nagrodą jest tablet graficzny Wacom One fundowany przez nas, przez naszą pracownię tym razem. Jeszcze nie mamy sponsora w postaci Wacoma, ale być może kiedyś się uda, żeby było więcej tabletów. Tak więc to prezent od nas dla Was i konkurs, i nagroda główna, a wyróżnienia to nasze oryginalne prace, które można również wygrać. Organza, perkal, ależ się zrobiło teraz, ho, ho, ho. Ja bardzo lubię tkaniny, więc z przyjemnością poczytam woal prędzej. Muślin albo organza, ale ona jest sztywniejsza, tiul. Muślin raczej nie, on jest delikatny, lejący, mięciutki, ale nie do końca prześwitujący, tiul, woal. No, szyfon, tak, o szyfonie też myślałem. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze co do rodzaju tkaniny. Czy też dzianiny właściwie. Właśnie, jaka różnica między tkaniną a dzianiną? Czy jest jakaś? Ja tak troszkę przyspieszyłem, mam nadzieję, że nie za bardzo, w razie czego proszę nakrzyczeć na mnie z lekka, ale muszę troszkę przyspieszać, bo inaczej to do jutra możemy nie skończyć. Słuchajcie, że tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o tkaninę, czy też dzianinę, tiul, muślin, szyfon lub aksamit, którym jest pani odziana, to tutaj troszeczkę poimprowizujemy, puśćcie też swobodniej Waszą rękę i te wszystkie mini zagięcia, fałdki i zmarszki, one są piękne, ale musimy je tak zrobić na lekkim impro, bo inaczej możemy nie zdążyć. Polecam zacząć zawsze od takich geometrycznych kształtów, wtedy ładnie łamanie tkaniny można pokazać lub dzianiny. Tak, do konkursu technika dowolna, również czarno-biała. Wcześniej zakładałem, że kolorowa tylko, ale dużo było chętnych do rysunku, więc stwierdziłem, po co ograniczać możliwości. Tak więc technika dowolna, absolutnie format dowolny, wszystko dowolne, no. Może z wyjątkiem rzeźby, jak już zostajemy przy technikach płaskich, to płaskie. Może być również cyfrowo rysowane, jeżeli ktoś już ma jakiś tablet, a chciałby lepszy albo drugi, żeby na przykład dziecku podarować, to bardzo proszę. Może być to również praca cyfrowa. Słuchajcie, ta lewa nóżka pani Wiosny jest tak cudownie owinięta i zaczepia się jej sukienka tutaj w kostce. No tak, to cały właśnie zmysłowy Alfons Mucha. Troszkę wolniej, tak? Tkanina ma splot, a dzianina to takie... Ojej, jak szybko. A dzianina to takie łańcuszki, dzięki którym jest elastyczna. Fantastyczna odpowiedź, bardzo dziękuję Pani Magdalenie. Wyniki konkursu rysunkowego myślę, że pojutrze najpóźniej, bo musimy wszystkie prace teraz przejrzeć, które do dzisiaj jeszcze spływają, więc jest co oglądać. Tkanina jest tkana, tak jest. Tkaninę się tka na krosnach, a dzianinę wykonuje się na maszynach dziewiarskich albo ręcznie na drutach w postaci oczek, czyli sweter jest dzianiną. Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Ile ja się nauczę jeszcze dodatkowo? Ho, ho! Batyst, zwiewny i lekki, tak, znam też nazwę batyst. Ciekawe pytanie pana Damiana. Dzień dobry, mam dwa pytania. Mój nauczyciel plastyki, który jest malarzem, zawsze powtarzał, że artyści nie powinni używać gumki, bo każda linia pokazuje, jak artysta dochodził do tej właściwej, ostatecznej wersji. Zdecydowanie potwierdzam to zdanie. Ja również jestem tego zdania. Gumki używać w ostateczności. Ja staram się ogólnie z rysunków nic nie usuwać, no chyba że coś ewidentnie się sknoci tak bardzo, że trzeba wymazać, ale odradzam zbytniego wymazywania. Kiedy rysujemy razem, ja podmazuję trochę te kreski konstrukcyjne, które robię, bo inaczej byście się pogubili, po prostu byłoby to nieczytelne, więc tutaj łamię trochę tą zasadę, ale generalnie nie polecam wyczyszczania rysunku elegancko z tych wszystkich linii konstrukcyjnych, na przykład, które tutaj robiłem, ja je zostawię, z wyjątkiem tych, tak jak mówię, za mocnych, bo muszę tu iść na pewien kompromis i rysować mocno, żebyście widzieli dokładnie, co rysuję. Zazwyczaj rysuję dużo delikatniej, zwłaszcza te linie konstrukcyjne, ale wtedy nie widać ich w kamerze. A drugie pytanie, czy rysuję na siedząco, czy na stojąco? Teraz rysuję na siedząco i to ma swoje minusy, bo na siedząco nie widać proporcji i co chwilę wstaję, żeby sobie z góry popatrzeć, albo zerkam na ekran i wtedy widzę z góry tak jak wy. A w tej chwili rysuję przy stole. Natomiast najczęściej rysuję przy sztaludze na stojąco, bo sztaluga umożliwia odejście w tył. Tak więc polecam sztalugi do rysowania, jest zdecydowanie wygodniej. Bardzo proszę, troszkę więcej światła na dół postaci. Powinno być teraz lepiej. Pracę na konkurs rysunkowy można przesyłać do dzisiaj, na konkurs o zwierzaku. Natomiast pracę na konkurs portret aktora, aktorki do 15 czerwca włącznie, czyli mamy ponad 2 tygodnie czasu. Dobrze, myślę, że czas iść dalej. Nie możemy już przedłużać, bo nie zdążymy. Słuchajcie, zajmijmy się twarzą, bo ona jest tutaj bardzo ważna i za chwilkę włosami, ale od twarzy zaczniemy i ja trochę zniżę kamerę, bo inaczej nie będziecie widzieć wystarczająco dokładnie. Zatem czas na twarz. Ops, przepraszam. To było niezaplanowane. Ok, jeszcze troszeczkę bliżej. Proponuję podostrzyć troszeczkę ołówek. Na twarz przyda się dokładniejszy. I nawet troszkę twardszy, ja tutaj mam teraz twardszy ołówek, tak jak mówiłem, troszkę tutaj wyczyszczę sytuację. Słuchajcie, zacznijmy sobie od osi twarzy, od linii nosa. To będzie środek twarzy. Teraz zaznaczymy sobie linię oczu. Zawsze kąt prosty tutaj, pamiętajcie, pomiędzy. Ona ma przymknięte oczy, więc w zasadzie możecie zaznaczyć 2 delikatne elipsy. I w nich malutkie źrenice. nos mocno przysłania to oko i tak naprawdę blisko dochodzi do krawędzi policzka. My tą głowę widzimy lekko z dołu. Alfons Mucha rysował modelkę, która stała ponad nim na podejście. To widać po tym, jak mocno są zaznaczone łuki brwiowe oraz na ile nos przesłania oko. Oraz jak krótki wydaje się nos. Pani Wiosna ma bardzo wyraźnie zaznaczony dołeczek w górnej warstwie. Już troszkę wyraźniej to pokażę, tylko wyczyszczę tutaj sytuację. Troszkę dopracuję teraz linię policzka, bo ona wtedy była zaznaczona dosyć szybko. Zwracajcie uwagę cały czas, jak linia policzka blisko nosa przechodzi. Jaka jest odległość między policzkiem a kącikiem ust. I minimalnie wydłużyłem brodę. Bardzo blisko usta nosa. To charakterystyczna stylizacja w pracach Alfonsa Muchy. Teraz czas właśnie na precyzyjne dopracowanie. Ach, łuk kupidyna. Tak, dziękuję. Piękna nazwa. Dołeczka. Od razu zrobimy grzywkę, właściwie grzywki jako takiej tu nie ma, rozgarnięte na boki włosy. Zwróćcie uwagę na piękny łuk tego właśnie, tej krawędzi włosów. Najpierw zewnętrzna krawędź, tu jest wianek na głowie, więc tu jeszcze jest ta historia trochę rozbudowana, natomiast ogólnie zewnętrzna krawędź zawsze najlepiej na początku. Znowu można geometrycznie, tak się te włosy układają. Tak, godzina mija, a my jeszcze nie zaczęliśmy malować. No ale tak to jest z takimi poważnymi tematami jak praca Alfonsa Muchy. Tego się nie da zrobić w godzinkę. To nie jest szybka, mała kawka. To jest długie latte z pianką i dodatkami. Koniecznie cynamonem. To nie małe, strzelone w 5 sekund espresso. Chyba marzy mi się kawa. Czy wam też? Zobaczcie, jakie ona ma włosy. Jaki to jest włos, nie lada. Jaka długość. Dobra, chwilka dla was, bo ja tutaj sporo naszkicowałem przy włosach, więc dam wam teraz czas. Ja sobie tak generalnie ogarnąłem geometrycznie formę włosów i zaznaczyłem, dokąd one dochodzą, ale zaraz chciałem wam pokazać, jak z finezją się nią pobawić. Słuchajcie, gdybyśmy nie skończyli dzisiaj, bo nie wiem, czy się uda to precyzyjnie pomalować, to tutaj taka propozycja ode mnie, żebyśmy rozdzielili te zajęcia jeszcze na kolejną niedzielę. Powiedzcie, co o tym myślicie. Czy wolicie dzisiaj na prędce, że tak powiem, to pokolorować i na prędce skończyć szkic, czy też wolicie te zajęcia kontynuować w niedzielę za tydzień. Myślę, że to może być niegłupi pomysł, bo dzięki temu, no, z pełną misterią zrobimy tą pracę, a nie szkicowo i na szybko, bo cały ten efekt piękna muchy, on po prostu pryśnie w szybkiej pracy. Ale dajcie znać, co o tym myślicie. Ja bardzo chętnie precyzyjnie z wami to wszystko rozrysuję dzisiaj, a za tydzień precyzyjnie sobie nałożymy kolor. Och, pan Paweł z kawką właśnie, doskonale. Żorżeta. Żorżeta to kolejna nazwa materiału na sukienkę. Trzeba będzie ustalić, co to za materiał. No, na dzisiaj wieczór mamy zaplanowanego Gustawa Klimta, więc nie mogę Klimta wyrzucić teraz z wieczora, bo się obrazi. I obrażą się ci, co się już nastawili na Klimta, którego niewykluczone, że też rozbijemy na 2 spotkania. Czyli i dzisiaj, i za tydzień. Bo w Gustawie Klimcie i jego legendarnym pocałunku zakochanych też jest co robić, moi drodzy. No widzę, że popieracie rozbicie tych zajęć na 2 razy. Bardzo się cieszę. W takim razie dzisiaj postaramy się skończyć szkic, a za tydzień będziemy malować. Super. Dziękuję bardzo za Wasze głosy. Super, bardzo dziękuję za Wasze głosy. No to słuchajcie, dzisiaj jeszcze szkicujemy. Śmiało. Dobrze, zatem szkicujemy dzisiaj, kończymy za tydzień. Zajmijmy się w takim razie porządnym naszkicowaniem dłoni. Ja znowuż troszeczkę tutaj wyczyszczę sytuację, żebyście się nie pogubili w nadmiarze kresek. Przepraszam, może jeszcze włosy, miałem o włosach powiedzieć, zamyśliłem się trochę. Słuchajcie, jeżeli naszkicowaliście już sobie tak bardziej geometrycznie włosy, to chciałem Wam powiedzieć co nieco na temat kreski precizyjnej, którą Mucha tutaj stosował. Mianowicie, kiedy rysujecie takie linie, to bardzo ważne jest, żeby operować zmiennym naciskiem. Wezmę bardziej miękki ołówek, bo tego możecie po prostu nie widzieć wystarczająco dobrze. Tak więc jeszcze przed dłońmi zróbmy włosy, bo one się o to proszą. Oczywiście nie będziemy tutaj każdego łuku kopiować, natomiast chodzi mi bardziej o to, żeby udało się oddać charakter linii, którą stosuje Alfons Mucha. Polecam rysować ją. Trzymajcie ołówek bardziej tu, bliżej końca. Wtedy macie większą kontrolę nad rysowaną linią, a ponieważ tutaj pracujemy dosyć dokładnie, no to kontrola się akurat przyda. I możecie śmiało pogrubiać linię. Można sobie również ściąć grafit lekko po skosie. Nie wiem, czy to widać, powinno być widać. Ja mój grafit leciutko po skosie ściąłem i wtedy on odpowiednio przyłożony. Już Wam pokażę zresztą, jak to zrobić. Ok. Możecie sobie spiłować na papierze nawet grafit lekko po skosie albo ściąć go nożykiem. Ja go zetnę nawet wyraźniej, aby to było widać. Widzicie, on jest ścięty po skosie w tej chwili. Potrzymam dłużej. Możecie go tak właśnie zaostrzyć u siebie i wtedy ten efekt grubszych i cieńszych miejsc na liniach bardzo ładnie Wam wyjdzie. Sam w zasadzie. I teraz znaczcie sobie takie przyłożenie pod... Właściwie pionowo prawie możecie go trzymać, pod lekkim kątem. I teraz zobaczcie, kiedy będziecie rysować linię, muszę go jeszcze troszeczkę spiłować. O, to on automatycznie będzie dostawać grubsze i cieńsze fragmenty. I to jest taki sposób na szybki efekt secesyjnej linii. U muchy on jest troszeczkę jeszcze bardziej rozbudowany. Ja w ogóle polecam Wam taki sposób ostrzenia ołówka. Mała korekta u mnie. No, szczególnie w takich miejscach właśnie to ścięcie grafitu da idealny efekt. Ups, nie widać, już podnoszę. Tak się zarysowałem, gadało, zrobimy inaczej, żeby było blisko, ale no tak. Tak więc w takich miejscach właśnie takie zaostrzenie ołówka będzie świetnie działać. Ja używam 2B. Odpowiadając na pytanie, jakiego ołówka używam. Ważne, żeby taki grafit był również dosyć płaski. Już Wam pokazuję jeszcze raz. O właśnie. On jest ścięty, ale jednocześnie jest bardzo płaski. Tak więc tu jest ścięty pod skosem, a tu jest jeszcze ścięty w płaszczyźnie na szerokość. Można to właśnie zeszlifować na papierze, jeżeli nie macie nożyka pod ręką. No, taki zaostrzony i wycieniony. Rysuje wręcz fantastycznie. Ups, ale łatwo się też łamie. Można nawet sukienkę lekko teraz poprawić takim fajnym grafitem. On rysuje jak stalówka teraz, no bo ma taki właśnie kształt. Zostawia takie idealne, wrzecionowate kształty. Dobrze, jeszcze druga strona włosów, bo ja się tam troszkę zdekoncentrowałem ramieniem. Ja trochę interpretuję te łuki, bo tak jak mówię, czasami lepiej narysować po swojemu, ale żeby ręka poszła wygodniej. Tak, Mucha kontury malował pędzlem. My sobie możemy je poprawić pędzlem lub piórem i tuszem, no bo my to rysujemy w znacznie mniejszej skali niż Mucha, więc nie każdy miałby pędzelek, który by to umożliwił, albo nie każdy miałby na tyle już wprawy w ręce, aby tak cienkie kontury zrobić. To szczerze mówiąc dla mnie jest duże wyzwanie, chociaż lubię precyzję. Tak jest, ścięcie ołówka podziałało bardzo dobrze i nadało delikatności tym włosom. Możemy zatem wrócić tutaj do góry, zająć się głową i dłońmi oraz włosami i tymi rozwianymi po tej stronie. Możemy nawet od nich zacząć. Trochę niżej się zaczną. Ten łuk najlepiej będzie zrobić szybkim ruchem ołówka. Tak od linii czoła, słuchajcie, wypuśćcie sobie ten łuk właśnie. kresce secesyjnej ważne jest to, jakie przestrzenie zostawiamy również pomiędzy kreskami. Ona jest biżuteryjna. Tak jak w biżuterii ważne jest nie tylko to, co jest pełne, ale także to, co jest puste. Na tym właśnie polega piękno secesji, że ona tak samo docenia formę obiektu, jak i formę tej pustej przestrzeni pomiędzy obiektami. Możemy lekko tutaj zaznaczyć, tak bardziej spontanicznie i swobodnie, kwiatki na wianku. One są dosyć nieregularne i swobodnie też przez muchę malowane. Polecam taką metodę zygzaków, takich organicznych to właśnie jest. Dobra metoda na takie detale. Myślę, że teraz czas na dłonie i pewnie na tym skończymy dzisiejszą sesję i będziemy kontynuować zgodnie z zapowiedzią i z ustaleniami za tydzień. Wysokość, na której zaczyna się prawa dłoń, to jest dokładnie wysokość brody, tak więc ja tutaj troszkę zweryfikuję jeszcze moje naszkicowane kształty. Możecie zacząć od takiej formy lekkiego trójkąta. A ja przy okazji chciałem jeszcze zgłosić, że jeżeli ktoś z Was nie otrzymał komentarza na jakąś pracę, która już jakiś dłuższy czas temu została do mnie wysłana, to z góry przepraszam, po prostu mogłem nie zauważyć, ponieważ w ostatnich dniach bardzo dużo pracy, bardzo dużo komentarzy nadpływało. Ja staram się wszystkie wyszukiwać, ale one napływają w różnych postach, łącznie z tymi nawet czasami bardzo starymi postami, kiedy ktoś nadrabia jakieś prace, więc możecie mi delikatnie zwrócić uwagę, że gdzieś tam jest na przykład jakiś komentarz wasz, wasza praca na odpowiedź i na moją odpowiedź czekacie i liczycie, to ja będę szukał i odpowiadał. Tak więc z góry przepraszam też za wszelkie opóźnienia w odpowiedziach. One wynikają z tego, że po prostu brakuje troszkę czasem doby i staram się sukcesywnie i stopniowo odpowiadać na wszystkie pytania i pracę. Ale czasami jakiejś nie zauważy i ona wtedy gdzieś tam sobie leży biedna na końcu komentarzy wszystkich. Także jeżeli liczycie na dłuższy komentarz, to możecie zawsze zaznaczyć, bo nie wszyscy chcą. Wiem to z doświadczenia, że niektórzy wolą po prostu załączyć pracę i niekoniecznie słuchać jakiejś dłuższej krytyki na jej temat, więc ja zawsze wtedy staram się wyczuć i poprosić Was też o wskazówkę, czy na przykład moja odpowiedź była wystarczająca, czy też życzycie sobie jeszcze czegoś więcej. Możecie też stosować taki kontur nie do końca zamknięty, zwłaszcza na tych wypukłościach. To daje bardziej, Mucha stosował tą metodę, to daje bardziej trójwymiarowy efekt przy takim rysunku konturowym, bo to w secesji było bardzo ważne, aby używając konturu pokazać jednak trójwymiarowość. Dziękuję Pani Ewo za wyrozumiałość. Dobrze, wracajmy do dłoni, bo ja tu zacząłem gdzieś migrować po okolicach, jak to zawsze. Zaczęliśmy sobie od tej dłoni wzniesionej, wyznaczyliśmy taki trójkątny kształt. Chodzi o to, żeby oddzielić sobie kciuk. Kciuk, który powinien wyjść na wysokości oka, tak więc mi troszkę znowu za wysoko uciekło, już skrócę. Nie wiem, czy mam takie tendencje ciągle do podnoszenia tej dłoni za bardzo. No, dosyć jest nietypowa pozycja tego kciuka, przy całej jego też delikatności i misterności. Jeden, dwa, trzy i cztery. Możecie sobie wyjść właśnie tutaj od nasady dłoni i wypuścić 1, 2, 3, 4 linie w ten sposób. Ona gra na takiej harfie z gałązki palmowej i ze swych włosów najprawdopodobniej. Oj, oj, oj. Zwróćcie uwagę na wielkość tej dłoni, ja ją troszeczkę właśnie pomniejszam u mnie. Cały czas szukajcie kontekstu. Zazwyczaj się zdarza, że dłonie rysujemy za małe, ale w tej sytuacji ta dłoń na naszym formacie papieru będzie naprawdę delikatna i nieduża. Ja nawet zrobię cieńsze jeszcze troszeczkę przed ramię. Jeden, dwa, trzy zdjęcia każdego palca. Pani Dzitka na Klimta, przepraszam, pani Dzitka co innego rysuje na papierze kanwas i na odwrotnej stronie pierwszy raz zauważyłam, że jest bardziej gładka i supełkuje się, kiedy wycieram gumką. Czy uda mi się malować na tym papierze? Mogą się robić zacieki, jeżeli ten papier po prostu się właśnie ściera przy mazaniu gumką. To jest niedobry objaw, więc może być ryzykownie, kiedy będziemy na nim malować. Dobrze, druga dłoń i na tym dzisiaj poprzestaniemy. To będzie troszkę szybciej, bo wyraźnie widać wyciągnięty palec oraz złożone palce pozostałe. Ja zawsze polecam sobie najpierw geometrycznie rozrysować układ i zarysy palców. Poziom, skos, skos. Zwróćcie uwagę na grubość nadgarstka, żeby nie był za cienki ani za gruby, to jest ważne miejsce. I tutaj leciutko widać również kciuk. Kciuk tutaj się spotyka z tymi palcami zgiętymi. Już zrobiłem bliżej, będzie lepiej widać. Tak, pani Dzitko, no myślę, że może być bezpieczniej naszkicować to raz jeszcze, chociaż dużo pracy, ale no musi pani zrobić próbę na tym papierze. Może tak, zanim pani zacznie szkicować na nowo wszystko, to proszę gdzieś z boku albo na drugim arkuszu spróbować, jak się po tym papierze maluje po prostu i wtedy będzie wiadomo, czy on wytrzyma farbę, czy nie, bo może wytrzyma, może będzie dobrze. Dobrze, ostatnie tutaj jeszcze zarysy włosów i będziemy kończyć na dzisiaj i spokojnie napijemy się kawy i spotkamy się już o 12:30. Kto ma ochotę, zapraszam na szybkie szkice perspektywy, a dzisiaj jeszcze o 19:00 zaczniemy Klimta. Pewnie też będziemy kończyć za tydzień, natomiast kontynuacja wspaniałego Alfonsa Muchy i wiosny już za tydzień w sobotę o 10:00. Możecie zawsze w międzyczasie jeszcze sobie podszkicować co nieco, bo oryginał jest wrzucony w zapowiedzi. Ja go mogę udostępnić raz jeszcze po tych zajęciach, tak więc jeżeli chcecie coś sobie dopracować w międzyczasie, na przykład dłonie, to na spokojnie będzie na to tydzień czasu. Może polecam właśnie taką metodę. Za tydzień będziecie już mieli dopracowane detale, nad którymi pracowaliśmy dzisiaj na przykład, i dodamy sobie nowe. Moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Będziemy się żegnać zatem i kto ma ochotę, zapraszam o 12:30 z kawą w dłoni na szkice perspektywy. Serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia już wkrótce. Pa, pa. Do zobaczenia.